Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Witam naszych słuchaczy i bardzo serdecznie witam naszego gościa. W studiu Polskiego Radia 24 jest już poseł na Sejm Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry Państwu. Poseł na Sejm i zarazem kandydat z 12 miejsca z okręgu warszawskiego. Będzie pan walczył o reelekcję. Będę. Przed panem między innymi, poza Donaldem Tuskiem oczywiście, Klaudia Jachira, ale też na przykład Ludwik Rakowski, czyli burmistrz Wilanowa. Panie pośle, co się stało? Zeszłe wybory, jedynka, lokomotywa listy rzeszowskiej. Teraz 12 miejsce w Warszawie. Nie przykro? No, nie przykro. Miałem świadomość, że będę podążał za wszystkimi dotychczasowymi parlamentarzystami z Warszawy. To jest dość racjonalne, normalne, tak? Trzeba mieć swoją kolejność. Ale dla mnie było ważniejsze, żeby być w Warszawie. 4 lata temu Grzegorz Schetyna powiedział, że on woli, żebym ja startował z Rzeszowa niż z Warszawy. No dla mnie jest to o tyle nowa rzeczywistość, bo 12 lat temu ostatni raz kandydowałem z Warszawy, więc 3 razy byłem posłem z Warszawy, więc można powiedzieć, wracam na to miejsce, w którym zawsze powinienem być, bo Warszawę czuję bardzo dobrze. Rzeszów to okręg i tereny raczej konserwatywne. Pan też w sumie na łonie Koalicji Obywatelskiej chyba uchodzi za jednego z tych bardziej konserwatywnych posłów. Tak, moja córka, która była na kampusie przez tydzień w komitecie organizacyjnym, wśród organizatorów, była codziennie odpytywana po kilka razy. Zuzia, powiedz nam, co to znaczy, że twój tata jest konserwatywnym posłem, na czym to polega? Także nawet żeśmy wczoraj wymieniali opinię na ten temat, co to oznacza być konserwatywnym w dzisiejszych czasach, ale trzeba od razu powiedzieć, no takie partie jak w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, bardzo szerokie, czy to konserwatywne, czy liberalne, one mają w swoim gronie ludzi o bardzo zróżnicowanych poglądach, więc tym bardziej się mieszczę i na listach Koalicji Obywatelskiej. Tak mi się przynajmniej wydaje. No tak, tylko w samym łonie Koalicji Obywatelskiej okazało się, że takie postacie jak chociażby poseł Sonik, czy nie tak dawno posłanka Fabisiak, które tę swoją konserwatywność pokazywały w różnych okolicznościach, no jednak się z formacją w takich czy innych okolicznościach rozstawały. Panie pośle, jeżeli Koalicja Obywatelska złożyłaby projekt w przyszłej kadencji, poddała pod głosowanie dotyczący liberalizacji prawa aborcyjnego do 12 tygodnia ciąży na życzenie, to jakby pan głosował? Znaczy, myślę, że bym tak samo powiedział jak kilku innych konserwatywnych posłów. Moje przekonania to jedno, ale też zobowiązanie wobec formacji politycznej, z której się startuje, to drugie. Znaczy, ja bym głosował tak jak to zostanie przedstawione przez Koalicję Obywatelską, ale to powiem dlaczego, bo to jest ważne zdanie. Znaczy, zdemolowany został cały ten porządek, kompromis aborcyjny od lat 90. i nie ma już powrotu. Albo mamy szariat, jak jest dzisiaj, albo mamy 12 tydzień. Już nie ma żadnej przestrzeni pomiędzy. Na tym polega pewien problem, nad czym boleję jako poseł o konserwatywnych poglądach, ale też podporządkowywuję się formacji, w której jestem, która jest co prawda szeroka, ale są rzeczy, które musimy rozwiązać, bo ta sytuacja, w jakiej dzisiaj prokuratorzy wpadają do gabinetów ginekologicznych i badają, czy ktoś mógł być poddany aborcji, czy nie, i to ileś lat wstecz, no to jest tragedia. Zna pan taki przypadek, kiedy wpadli prokuratorzy? No mieliśmy, znaczy tam chyba służby, ale na zlecenie prokuratora, chyba w Szczecinie mieliśmy taki przypadek, ale to nie jest jedyny przypadek, kiedy tylko się coś takiego pojawiło. Czy ja panu mogę zadać prywatne pytanie? No może pani. Jest pan katolikiem? Tak. I nie kłóci się panu popieranie aborcji do 12 tygodnia, czy też wyrażanie zgody na aborcję do 12 tygodnia na życzenie? Znaczy, z wiarą katolicką, to co jest pierwsze? Wiara czy polityka? Ja przede wszystkim jestem politykiem. Jestem katolikiem i mogę mieć swoje poglądy, tylko nigdzie w
Chyba, że zna pani jakiś inny dekalog, bo jak ja znam, to nie zabijaj. Jest... Piąte nie zabijaj. Piąte nie zabijaj. Czy ja zabijam? Nie zabijam. Czy ja komuś nakazuję zabijać? Nie, nie nakazuję nikomu zabijać. To jest kwestia też wyboru każdego katolika w Polsce. Czy też kogoś, kto uważa się za katolika, czy on będzie dokonywał aborcji, czy też namawiał kogoś do aborcji, czy też nie. No dzisiaj nawet nie można namawiać, bo już za to grożą sankcje. Więc my dzisiaj jesteśmy w sytuacji, gdzie kobietom zdarza się właśnie w powikłaniach wylądować w szpitalu i lekarze nie bardzo wiedzą, co mają zrobić, bo tu klauzura sumienia, tu nie wiadomo, czy mnie prokurator nie będzie ścigał, więc tu się nic nie kłóci, tylko w moim przekonaniu, bo mówię, jak mnie pani pyta, czy jestem za aborcją, osobiście nie, ale też ciekawa, zgadzam bardzo się. Bardzo ciekawa rzecz, panie pośle, bo użył pan, rozmawiając ze mną, sformułowania nie zabijaj. W pana ocenie aborcja to zabójstwo? No w duchu dekalogu tak, aczkolwiek, no mówię, to jest kwestia, bo zgadzamy się co do tego, że nie jesteśmy państwem wyznaniowym, rozdzielamy te dwie różne rzeczy i również rozdzielam to, że jestem ojcem, jestem mężczyzną, nie wiem, mężem, jestem katolikiem, jestem politykiem. To są wszystko różne sfery, w których podejmuje się różne decyzje, ale w przypadku akurat aborcji, my dzisiaj, znaczy prawa strona dostała jakiegoś opętania, kiedy doprowadziła do szariatu dzisiaj w Polsce, że praktycznie nawet aborcja z tytułu wad letalnych jest niedopuszczalna i my teraz dyskutujemy o tym, co będzie dalej. Dzisiaj PiS zdemolował Panie pośle, tylko jedna rzecz. Bo tu powiedział pan coś bardzo interesującego. Powiedział pan, ja myślę, że same interesujące rzeczy mówię, ale coś mogło pani... Lubię, jak politycy mają o sobie dobre zdanie. Wszystkim tego życzę, wszystkim formacjom. Panie pośle, powiedział pan, że w duchu katolicyzmu, który, jak pan przyznał, pan wyznaje, aborcja jest zabójstwem, tak? Tak. No to mam teraz takie pytanie. Gdyby, nie wiem, mnie czy jakąś obcą panu osobę na ulicy ktoś chciał zabić, to by z całą pewnością pan zareagował i pan bronił. Tak przynajmniej wierzę, bo tak się zachowuje każda myśląca osoba. Nawet inaczej, pani redaktor. No jakby pani chciał zrobić krzywdę, nie wiem, poszarpać, pchnąć i rzucić na ziemię, nie wiem, ukraść torbę, przypuszczam, że za każdym razem bym tak samo reagował. Czyli stawał w pani obronie. Zdaję sobie sprawę, że jest gdzieś limit mojej zdolności. Cenię sobie te deklaracje, natomiast pytanie jest takie. Skoro uważa pan, że kobiety, dziecka, jakiejkolwiek osoby trzeba bronić przed zabójstwem, a jednocześnie uważa pan, w duchu religii, którą pan wyznaje, i powiem również, że ja także, że aborcja jest zabójstwem, to dlaczego w takim wypadku tego dziecka nie chce pan bronić? Ale czy dzisiaj te dzieci są ochronione, czy nie? Są, ale zakładam, że jeżeli zagłosuje pan za aborcją do 12 tygodnia, no to w pewnym sensie wyraża pan na tę aborcję zgodę. Nie, ja dzisiaj tylko mówię, pani mi zadała pytanie i jakby ciągnie pani to rzecz, która moim zdaniem jak w 1% dotyczy tego, co robimy w Sejmie. Bo drodzy państwo, drodzy słuchacze, nie wierzcie szarlatanom z PiS-u i z mediów publicznych, że to jest główny wątek dyskusji w Sejmie. Panie pośle, ja do pana sympatycznie, a pan do mnie per szarlatan. Ja też zdaję sobie sprawę, że to, że tak powiem, to jest też w pewnym sensie zasugerowane, żeby na ten temat rozmawiać. Nikt mi moim niczego zdaniem, nie sugerował akurat. Znaczy, jeżeli pani mnie pyta o to, czym ja się zajmuję w Sejmie, to zajmuję się obronnością, zajmuję się energetyką i na ten temat dużo więcej poświęcamy na to czasu, nawet wśród tych posłów, którzy na przykład chcą dyskutować o aborcji, niż właśnie o tej aborcji. Dobrze, pani dobrze wie, że to jest, że tak powiem, tak wąski wycinek. I to jeszcze w sytuacji, kiedy Trybunał Julii Przyłębskiej zdemolował wszystko, co można było zdemolować Szanowny w tej dziedzinie, panie pośle, że to nie ma znaczenia. Konstytucyjny, nie, Julia Przyłębska, przy całym pani szacunku magister, również dla niej nie jest instytucją państwową, to jest Trybunał Konstytucyjny. Nie, panie pośle, ale Trybunał dobrze. Konstytucyjny panie jest wtedy, pośle. Kiedy zasiadają tam ludzie o dorobku naukowym, dorobku Szanowny prawniczym. Panie pani pośle, Przyłębska takiego dorobku nie ma i to zgódźmy się co do tego. Apelowałabym o niemówienie jednocześnie, bo nas słuchacze nie słyszą. Zwracam uwagę, że w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają prawnicy, a nie przedstawiciele innych zawodów, ale dobrze. Ale zgadzamy się co do tego, że Trybunał
powinien być miejscem, gdzie zasiadają ludzie o szczególnym dorobku prawniczym, czy każdy prawnik, kto skończył Uniwersytet Warszawski czy Gdański, może pójść tam? Zasiadają tam prawnicy o dorobku prawniczym i prawnicy mający mieć dorobku, wiedzę prawniczą. Dorobku, nie ma, nie ma przepisów. A tu nie ma dorobku. Nie ma przepisów zakładających i nie było ich równie nigdy dobrze, można by na przykład stopnia naukowego. Ale ja bym, panie, w latach 50. Komuniści zrobili takie kursy prokuratorskie. Też panie można pośle, by takiego po kursie prokuratorskim według pani uznania. To jest obraźliwe porównanie. Nie, kursy prokuratorskie w 50. latach były. Zetępowców brano na takie kursy. Po 3 latach panie mieli pośle, uprawnienia prokuratora. Czy to służy... oznacza, że to ich kwalifikowało do bycia członkiem Trybunału Konstytucyjnego? Dobrze wiemy, że nie. No to panie pośle, ja jestem bardzo zgodna, jeżeli chodzi o moich gości. Jak goście chcą o czymś rozmawiać, to ja zawsze chętnie o tym porozmawiam. Wspomniał pan teraz o komunistach. To zapytam pana o komentarz do dzisiejszej wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego z dziś rano z anteny Telewizji Polskiej z Kwadransa Politycznego. Gdy zobaczyłem, że liderami list opozycji są ludzie znani z prorosyjskich poglądów, tacy jak Kołodziejczak, czy pan Wołoszański, co do którego nie ma najmniejszych wątpliwości, bo są dokumenty, że był agentem komunistycznego wywiadu i działał pod przykryciem PRL-owskiego dziennikarza w Wielkiej Brytanii, to jaki jest sygnał dla państw NATO? No właśnie, panie pośle, a jaki jest sygnał dla państw NATO, kiedy na listach, znaczy w środowisku Prawa i Sprawiedliwości mamy całą rzeszę ludzi komunistycznych, którzy dzisiaj zasiadają na wysokich funkcjach w spółkach Skarbu Państwa, w Trybunale Konstytucyjnym, jak pan Piotrowicz, panie pośle, prokurator PRL-u. Ale czy ja rozmawiam z politykiem PiS-u? Nie, bo ja chcę... No to ja pytam pana o listy Koalicji Obywatelskiej, a pan mi odpowiada PiS-em. A jak pani odpowiada? Nie widzicie belki we własnym oku, ale widzicie źdźbło w cudzym. To mam do powiedzenia szanowny do Kamińskiego. Szanowny panie pośle, zwracam panu uwagę, PRL, że nie jestem członkiem żadnej partii. PiS się, no niestety media publiczne dzisiaj nie są wolne od wpływów politycznych i pani dobrze wie, że to PiS dzisiaj decyduje pośle, o tym, co się robi w mediach publicznych. Ja no niestety. Pytam o to, kiedyś o co chcę zmienimy, pytać, ale szkoda, to 15, że pan nie chce odpowiadać. Kiedyś to zmienimy ja po 15 października, pytać, mam nadzieję. Szkoda, że pan poseł nie chce odpowiadać. Nie, ja odpowiadam pani jeszcze raz. To poważnie, jak się pan czuje z Kołodziejczakiem i Wołoszańskim na listach? Ale ja nie będę się trzymał z nimi za rękę. Każdy z nas ma swój okręg wyborczy i w nim prowadzi kampanię. Tak samo nie podobają mi się ludzie z pochodzeniem PRL-owskim na każdej liście, na jakiej by nie byli, tylko na Koalicji Obywatelskiej również. Kamińskiemu Kamiński powinien się ostatni jako wypowiadać na ten temat, bo on jako członek Komitetu Politycznego akceptuje takich ludzi jak Jasiński, Piotrowicz, Czabański, wielu innych PRL-owców, którzy panie, są bardzo panie dobrze. Szanowny panie pośle, mówi pan o osobach, które się odcięły i z całą pewnością... Ale co z tego, że się odcięły? Szanowny panie pośle, kolega, czasu czy, mamy czy mało. Czy o, jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać. Pan Wołoszański też się nie odcina od tego, co było w czasach PRL-u. No wiadomo, że jest każdy, tu, kto jest... Jest różnica co, między... Czabański się nie szanowny odcina, panie pośle, nie jest zasadnicza różnica jaka? Między współpracą ze służbami a byciem członkiem partii. Ale zostawmy już ten wątek. Różnie to bywa, bo można czasami być pośle, bo bardziej chciałam podłym pana zapytać działaczem. O obronność. Mogę? Chciał skomentować jednym zdaniem, to, co... tylko krótko. Można być parszywym draniem, będąc tylko członkiem PZPR-u, dużo bardziej parszywym draniem niż ktoś, kto współpracował z SBC-ą, bo przypominam pani, że były szef Banku Ochrony Środowiska, ale też bliski panie, przyjaciel pana Kaczyńskiego, też pisał donosy na swoich kolegów i to mu nie przeszkodziło, żeby być dzisiaj w kręgu. Szanowny panie pośle, ja żałuję, że pan naprawdę nie chce gadać o Koalicji Obywatelskiej, no, tylko o PiS-ie. Jednym zdaniem, bardzo krótko. Mówił o PiS-ie tu w mediach publicznych pośle, tyle się mówi, żeby o Platformie Obywatelskiej, że wystarczy. Czasami trzeba coś krytycznego powiedzieć o PiS-ie. Niestety nie udało mi się pana dopytać o obronność, bo słyszę, że już jesteśmy trzeba po czasie. Trzeba było od tego zacząć, a nie ciągnąć temat. Na Sejm aborcji. Paweł Poncyliusz, dziękuję bardzo, Koalicja Obywatelska. Jednak o pytaniach decyduję ja, wbrew temu, co się panu wydaje.